mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie, niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie. Dzisiaj z Trójmiasta. Jestem tutaj z kilkunastoma osobami, które przyszły na spotkanie, które nazywa się Trójcaster. A jest ze mną współorganizator tego spotkania, Joanna Skutkiewicz. Cześć. Cześć, bardzo mi miło. No nie oddam jej w zupełności mikrofonu, bo by nas przegadała. Prowadzi podcast Co ona gada, no ale może powiedz coś o tym spotkaniu, jak ono powstało. Spotkanie powstało właściwie dosyć spontanicznie. Powstało dlatego, że warszawscy podcasterzy spotykają się na Wawakasterze. Bardzo chcieliśmy mieć coś takiego, ale jakoś nie do końca wpadliśmy na to, że możemy to po prostu zrobić u siebie. Raczej bardziej myślałam o tym, żeby pojechać na Wawakaster i podpatrzeć tam tych podcasterów. Ale Borys Kozielski powiedział, mogę w takim razie przyjechać do Trójmiasta i bardzo chętnie podchwyciliśmy ten pomysł. Miejsce do zrobienia spotkania znalazło się bardzo szybko. I teraz...